Witam Was na kanale Sims Week, ja jestem Pandorama, a dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z tu adopcji. I zaczynamy w kasie, nietypowo, ale tak jak Wam mówiłam, w ostatnim odcinku przebieramy ich. Nie wszyscy zostali przebrani, dzieci, które się postarzyły, są przebrane i Joss jest przebrana. Bo stwierdziłam, że Joss potrzebuje troszeczkę zmiany, trochę nowych ciuchów, trochę takich letnich ciuchów, bo jedziemy na wakacje w końcu dzisiaj. Także zmieniłam jej trochę ubrania, tutaj już widać, że się trochę ten zmienił. Na krótkie spodenki wszędzie pozmieniałam. Taki trochę młodzieżowy, ale myślę, że fajnie dla Joss będzie się sprawdzał. Bo ona nadal jest jeszcze taką młodą dorosłą, jest młodą mamą. U Clover nic się nie zmieniło. Aleksandra nam się postarzyła. Ła, postarzyła. Postarzy. I zmieniłam jej, ogólnie przybliżymy. Taka jest, ma takie oczka, nie ma powiek, więc wydaje mi się, że będzie troszeczkę taka Azjatka. Ma kucyczki, tutaj ma takie troszeczkę bardziej letnie ogrodniczki, plus buciki, sukienkę, tutaj kombinezonik, no i tutaj to widzieliście, też taką sukieneczkę z ciastem. Następny postarzony to Teo, znowu na tym, bo przebierałam ich to przez to wszystko. Teo jest bardzo dziwnym. Małe oczy, małe usta, spory nos do tego, znaczy chodzi, że w proporcji. Zostawiłam mu fryzurę, zostawiłam mu praktycznie wszystko. Tutaj ma buciki. Ogólnie fajnie wyszedł ten strój. Podobały mi się w ogóle te spodenki, tak mega podobają dla chłopców. I ta bluza z tym, znaczy nie bluza, tylko koszulka z bezrękawnikiem też jest super. Jest strasznie blady. To był duży problem. Oficjalny w ogóle... Mało zmieniałam. Większość to są tylko dodane tam koszulka zmieniona, czy buty. Do snu. Na imprezę. I do pływania. Przeklikujemy. U Grahama się nic nie zmieniło. I mamy drugiego okularnika w domu. Ma strasznie małe usta, strasznie dziwny nos i strasznie małe oczy. Ale za sami wiecie, jak to z dziećmi z adopcji jest. Chociaż ostatnio na live'ie nasza Hanka normalnie naprawdę wygląda jak Hanka. Tak, więc ma czerwoną koszulkę, spodnie i klapki. Tutaj oficjalny, sportowy, taki czerwony to jego przewodni, chociaż to ma niebieskie. Imprezowy i do pływania. No i cóż, widzimy się już jak będziemy na wakacjach. Widzimy się już na parceli wakacyjnej. Co ja gadam? Najpierw Wam pokażę jeszcze dziewczyny dla chłopaków, które wybrałam od Was. No i wtedy dopiero zobaczymy się na parceli wakacyjnej. No i tu mamy dziewczyny od Was. Pierwszą, którą bierzemy, to jest Laila od Oleandra Ola. Widzicie tutaj hashtag, ja go jeszcze dopiszę do tego opisu, bo zapomniałam i się okazało, że go nie ma po prostu. Tak więc to jest hashtag, pod którym podrzucacie mi dziewczyny, chłopaków dla właśnie naszych dzieci. Tylko żeby byli nastolatkami, tak jak już wcześniej mówiłam. Laila Winton, ona jest, chce być bajecznie bogata, jest materialistką i jest szalona. Myślę, że będzie fajna dla Alvara i ją bierzemy dla Alvara. I drugą dziewczynę, którą bierzemy, jest od Natishona86. Ktoś tu skomentował, że ładna i naprawdę jest śliczną dziewczyną. I jest to Talia Brenton, jest, raczej chce być geniuszem muzycznym i jest towarzyska. I miłośniczka muzyki będzie fajnie pasowała do naszego Grahama. Także widzimy się już w rozgrywce i naprawdę zachęcam Was do dorzucenia kogoś od siebie. No i jesteśmy na wakacjach nareszcie. Wykupiłam im 3 dni, jak widzicie zabrałam dziadków, bo można 7 simów wziąć. No i... a dziewczyna się później tam zaprosi. Bo chłopcy już je poznali. Także dziadkowie ustalmy, że tam mieszkają w tym domku obok, żeby nie było. No a my mieszkamy tu. Coś mi myszka wariuje. Przecież tu mamy jak coś łazienki, także nie jest źle. Tylko zmiana jest jedna. Zmiana jest taka, że u dzieciaków jest mniej... znaczy mniej... no mniej łóżek, tak? Mniej, chciałam powiedzieć, mniej zabawek. Także każdy sobie bierze łóżko na własność. Bo jesteśmy w piątek po szkole akurat. Tutaj też jest dwójka naszych chłopaków.
Będzie razem w jednym pokoju, komputer przeszedł w inne miejsce. Komputer jest u mamy. Mama zdecydowała, że poprosi obsługę, żeby przynieśli dostawkę łóżeczkową, zabrali te łóżko, które tu było, zmienili na pojedyncze. Tak i tak zrobili i komputer przenieśli tu do niej, do pokoju, żeby mogła kontrolować, co się dzieje. Chłopaki jak tylko przejmą łóżko, no to basen. Szybko pływaj i pływaj, bo oni są bardzo zadowoleni, nie mieli basenu. I myślę, że teraz sobie jeszcze spokojnie się tutaj zadomowimy. Od tako. Może coś poczytasz. Czytaj coś i siedź. A ty też w sumie chcesz coś przeczytać. Także też sobie weźmiesz książeczkę. Poczytasz coś i usiądziesz. Mama sobie coś popichci. Ale najpierw weźmie małą na ręce i zaniesie ją na górę. Mama smutna? Czemu ty jesteś smutna? Tęskni za domem. Ojej, no tak, bo ty jesteś rodzinna. Popraw humor dla córy. Niech się wszyscy rozejdą. Bo mama zaraz zajmie się obiadem. Żeby zrobić coś. I zrobi grilla wreszcie, bo w domu mamy grilla, ale nie korzystamy z niego. Podnieś małą. Dziadkom też się widzę, że podoba. Uj! Naprawdę mam dzisiaj jakieś cyrki. Ale tu się nie ma co dziwić. Ojej, biedulka. Już niesiemy ją na górę. Przyniesiemy ją, może posadzimy ją w salonie. Posadź tutaj. Chłopaki już w basenie? Tak, chłopaki już w basenie. Pływaj w basenie, a nie stoisz w miejscu. Katie? O, odbierz, w basenie odbiera. Odbierz telefon. Zaraz sobie potem pobawicie się. Płyń tu, płyń tu. Pływaj w basenie. Ciebie w ogóle nie bawi basen? O co chodzi? No, słabiutko z tą twoim zadowoleniem z basenu. Dobra, mała. Muszę to zatrzymać, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Baw się kotkiem, baw się kotkiem, baw się kotkiem. Wy macie sobie czytać. Tak, tak, dzieciaki sobie czytają. Mama za ten czas zdąży zrobić... grilla mieliśmy robić. Grill. I co my tu zrobimy? Coś, żeby mała też mogła zjeść, bo ona jest wegetarianką chyba, z tego co pamiętam. Ojku, zawsze klika mnie to, tak, jest wegetarianką. W ogóle ona już odpowiedzialność ma. Mała po powrocie będzie już na nastolatkę się szykować, a po powrocie, jak załatwimy trzeci poziom, chyba sportu tutaj ustaliłam dla niego, to też będzie wyprowadzka. Także... a tu coś szybko. Tutaj też tylko zaliczyć poziom i będzie szóstka. Zaraz będziemy mieć mało dzieci. No ja nie wierzę. Nie, nie, nie. Trzeba będzie to powoli ogarniać. Chociaż w sumie... to zaraz szybko załatwi się kilkoro dzieci i też będzie dobrze. A kto tutaj jest taki zmęczony? Ty. Ale najpierw zjemy wszyscy razem obiad, także na razie niestety musisz to jeszcze przetrzymać, mała się bawi. Okej, wszystko załatwione. A, mieliśmy zdecydować co na grilla. Co ja w ogóle robię dzisiaj? Ja nie wiem, jest chyba trzecia? No, jakaś trzecia nad ranem, także nie ma się co dziwić, słońce za oknem wstaje, a ja dopiero teraz nagrywam. Czy nie dopiero, bo wszystko na zapas, ale wiadomo. Ziemniaki pieczone, wiadomo, że tutaj tak... średnio. O, może... ale nie, kiełbasa to nie dla małej jest. A szaszłyki? Szaszłyki są z rybą. A zrobimy szaszłyki. Trudno, najwyżej jak nie będą bezpieczne dla małej, to się coś wymyśli. Niestety nas trochę te trzy noce wzięły i wyssały z pieniędzy, ale będzie dobrze. Dziękujemy, strażniku. Mógłbyś być bardziej inny. Co tu? A Katie rozsiewa plotki. Ohoho.
Jeżeli o tej Aleksandrze, no to ciekawe to musi być, szczerze powiem. Nie, on się tutaj nie bawi. To idź ty pograj w grę jakąś i nie denerwuj dzisiaj już. Graj se w Simów na zawsze. Jak nie chcesz, to Graham sam sobie popływa. Pływaj. I pływaj. Kiedy masz przeszczepy długie. To podpłyń tu. No, już. Jakie dźwięki. Z kosmosu. No tak, no bo nie ma tych. O, już zrobiłaś te szaszłyki. A babcia se wzięła jakieś. Byle co. Ładnie, babcia, no ładnie. Ja myślę, że ty możesz przyjść na górę, siknąć sobie. Młody, okej. Okay. No ty tak średnio, ty tak lepiej trochę, ale skończy tą książkę. Myślę, że musisz ją... A to jest bezpieczne? Nie jest bezpieczne. Dobra, ja mam pomysł taki, żebyś ty nakryła do stołu na beżowo. Mama... Na razie stań tu i mnie nie denerwuj po prostu. Dziadek, babcia, co wy wyprawiacie? Dobra, to ty zrób jeszcze... Stop, 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 grillowane owoce dla małej zrobisz. No i przez dziadka i babcię nie będziemy mieć nakryte do stołu tak jak trzeba, no bo przecież... Aj, aj, aj. Co ja mam z wami zrobić? Nie bierzemy nigdy więcej dziadków. Dziadkowie robią problemy. O matko, zapomniałam o tych. Dobra. I ja myślę, że mama zaraz skończy. Ty od razu siadasz. A nie wiem, co z tymi waszymi problemami jakimiś. Wieczorem pójdą chłopaki po prostu na imprezę i tyle. I tak się skończy. Nie ma co, ja się nie będę z wami bawić. Mała, ty sobie weź i usiądź sobie na podwórku. O. No, super. Super, dzięki, mała. Po prostu. A ty po prostu weź porcję. Albo siadaj se, gdzie chcesz. A siadajcie, rób ta, co chce. Ta macie tylko wszyscy mi to zjeść. Mnie nic więcej nie interesuje. Wy macie to zjeść i tyle. Już se siadajcie, gdzie chcecie. Bo ja już mam dość, a mała weźmie sobie grillowane owoce. I też myślę, że usiądzie z siostrą na podwórku. A nie, brat usiadł z siostrą na podwórku. To ty sobie usiądziesz na pufeczkę. Bo czemu nie przecież? Siadaj, mała gwiazdko. Co ci dziadek już... Będziesz gaworzyć do dziadka, ale ty miałaś jeść, kochanie. Ty miałaś, kochanie, jeść. Miałaś jeść. Po prostu miałaś jeść. Ja wiem, że dziadek crazy. I patrzcie, jak fajnie. Maluchy sobie razem jedzą. Myślę, że możecie jeszcze sobie pogadać. Spróbuj uspokoić. Tutaj też co tak cicho. O nie, no chłopaki tam gadają. Opowiedz historię. A ty porozmawiaj. Poproś o radę, o. Poproś tatę swojego o radę. Co, myślę, że... Tak po 19 wyskoczymy sobie. Jaka zła. To schowamy już. Co ty robiłeś? A, ty zmywałeś? Idź, wysikaj się. Matko, bo wyjdziecie na imprezę, więc ty się lepiej wysikaj. I idź się zdrzemnąć jeszcze. Ty się też zdrzemnił mamy na łóżku akurat, ale no cóż poradzić. A dzieciaki, myślę, że czas już jest spać najwyższy. Tak, bo oboje są zmęczeni, więc idą do łóżka. Małą też zaraz położymy. O, nie kupiłam tego.
No nic, będzie robić w ten, w pieluchę. Będzie niestety robić w pieluszkę. To też schowamy. Ja myślę, że mama cię położy też spać. Czytaj do snu. A potem posprząta ten syf tutaj, co został. Potrzeba, a chłopaki na szybko robią drzemki, bo idą o 20 na imprezkę. Także raz, raz, raz. Dzisiaj będzie taki krótszy odcinek. Znaczy, ja zawsze mówię krótszy, a potem wychodzi długi, ale chodzi mi bardziej o to, że chcę ewentualnie zrobić live'a z wakacji naszych i też troszeczkę odpocząć od tej serii znowu. Jakby nie było. Mamy już kolejne odcinki. 17 dzieci zaraz będziemy mieć. Nie jest źle, ale myślę, że takie małe przerwy zrobią naprawdę dobrze. I dla mnie, i dla was od tej serii. Także dajcie znać właśnie a propos tego live'a, bo ostatnio większość z was chciała, ale mało osób w ogóle pisało w komentarzach. Także ja chętnie posłucham. No tak, teraz ktoś musi okno zamykać. No przecież, no, trzecia rano, ale u mnie w domu dalej ktoś tam chodzi. A właśnie myślę o tym, żeby zrobić live'a, żeby sobie te wakacje jakoś przeżyć z wami. Ale to muszę wiedzieć od was. No i pamiętajcie też, rzecz jasna, o dodawaniu simek i simów dla naszych dzieci, bo zaraz mi się skończą. Jeżeli mi się skończą, to tam wezmę z miasta trochę, ale bardzo fajnie by było pokazać, bo naprawdę ładne simki robicie. I na grupie sporo jest tego i też tak samo sporo tego jest tutaj na galerii. Jak proszę was o coś... O, już 21. Się rozgadałam i macie. Dobra. Konkluzja. Dodawajcie simki. Ja chętnie. I simów. Ja dodam w opisie wreszcie ten tag. A teraz widzimy się na imprezie. No i wszyscy w komplecie. DJ miejmy nadzieję, że zaraz przyjdzie. To robiliśmy na live'ie ostatnio. A raczej kończyłam na live'ie, bo tak sobie po prostu zrobiłam taki klub. Jeszcze go pewnie dopracuję, dorzucę jeszcze parę rzeczy. Zobaczymy. I wtedy pewnie wrzucę do galerii. Ani się dzisiaj wszyscy przebierają w sportowe. No ja po prostu nie wierzę. O, DJ jest. Dobra, no to tańcz razem. Wszyscy razem tańczymy. Nie masz boli. Wszyscy razem biegniemy. No, czy tylko tam będzie tańczyć? Czy ty pójdziesz tam na górę do niego? Uhuhu. Ja mu się nie dziwię, każdy by chciał na górze tańczyć. Jakie widoki! Wow. Nie, to wyszło fajnie. Zdjęcie zrobimy. No, wszyscy ten... Wszyscy dęsią! Ja wiem, że nie ma miejsca. Co ty chcesz? A weź z nią poparzył gwiazdy. Tu, 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 gdzie to jest? Gdzie to jest poparzył gwiazdy? Gdzie to jest? Na wyłowisko. Zaproś do patrzenia w gwiazdy. A ty tańcz ze swoją. Pokrotkuj. Ale głośne. O! O, ale jest spięty. No ja nie wierzę po prostu. No serio. Przecież się bawimy. Patrz, nawet babcia przyszła na imprezę. Dobra. Gdzieś tutaj w ustronne miejsce ona idzie. Idź poznać. Porozmawiać troszeczkę. Czemu nie? Czemu by nie? Mały falstarcik, bo mnie tu wołali.
Bo o trzeciej w nocy najlepszym pytaniem jest, czy kosz jutro trawnik. Dlaczego? Nie mam nadzieję, że uda mi się to wyciszyć. Dobra. Jest szalona, poznałeś jej więcej. A spróbuj wyrzucić to z siebie. Zajmiemy się wami. Ja wiem, że on się szybciej wyprowadza, ale... O, jak jest romantyczny, to może wręcz jej róża. Co się tam stresujesz? Wręcz jej róża. Bądź romantykiem. To materialistka, ona lubi takie rzeczy. Możesz jeszcze udzielić porady związkowej. Możesz ucałować dłonie. Macie flirciarskie. Możesz uwodzicielską pozę strzelić. Zapytać o życie uczuciowe. W ogóle jakie fajne tewry. Chyba doszły teraz. Albo w jakiejś aktualizacji, bo wcześniej nie było takich rzeczy. Romantik. A poślij pocałunek. Nie. Ty nigdzie nie idziesz. Się, koleżanko, zatrzymujesz. Zatrzymaj się. Stój, babo. Stój. Stój, kobito. Co chwilę wchodzi. Zdecydowałabyś się. Ups. A mi w brzuchu burczy. Ups. Gadka na podryw. Nie wyszło nam. Ups. Nie żeby coś, no sorki. Bywa. O nie, i teraz każda rzecz będzie. No ja nie mogę. Gdzieś tu było chyba przeproś kiedyś. Gdzie tu to było? Zapytaj, jak minął jej dzień. Ups. Chyba Layla będzie trudniejsza niż mi się wydawało. Ja myślę, że ty wrócisz do domu, bo masz dość wszystkiego, a ja się zajmę nimi. A oni też mają dość wszystkiego, ale może on spróbuje. Narzeknij jej na problemy, to ci może przejdzie. Ups. Czy ja wszystko muszę dzisiaj psuć? Pomóż naprawić złe relacje. A, nie. Działania? Podejść tu razem. Nie idź sobie, powiedziałam. No i widzicie. Ta impreza dzisiejsza to jest porażka. To jest po prostu porażka. A ona przyszła. A może... Poplotkuj z nią. Stajcie sami. Napijcie się razem może. O nie, księżniczka wraca. Chyba się odbraziła. Talia nasza. Nie, ucieka dalej. No, odbraziłaś się? No, zawołaj. Talia, co tobie jest? Pobiegła. Ja myślę, że pójdźcie się razem napić. Wiadomo, że bezalkoholowe. Zamów drinka dla grupy. Ja myślę, że sobie strzelicie. Sok z lodem? Nie no. Coś zaszalejemy, jesteśmy źli. Wkrętaka sobie zaszalejemy. I usiądź i rozmawiaj tu. Idziemy sobie strzelić coś. Idziemy sobie coś strzelić, co nam tam... Nie żegnaj się z nią. Tylko rozmawiaj z nią. Myślę...
Siadaj, dziewczyno. Ja wiem, że ty jesteś zawstydzona. Rozmawiaj o marzeniach. Ta se focie robi, rzecz jasna. Strzel se picie. Ona se też strzeli. I niech już dadzą jej spokój. Nawet barmanka se poszła. Nawet barmanka se poszła. No uwierzycie w to? Chyba nic z tamtego. Myślę, że... myślę, że mógłbyś coś jej pomóc trochę chociaż. Widzicie, jak to wychodzi czasami. W Simsach właśnie nic się nie da planować, bo się tragedie dzieją. Tego typu na przykład. Poznaj ją. Ona dzisiaj zaliczyła wpadkę. Znaczy nie, że wpadkę, tylko wpadkę tą socjalną. Porozmawia o zawstydzeniu. Ty też zaliczyłeś wpadkę, więc sobie razem dzisiaj pogadacie. Sama nie wiem teraz, co robić, skoro tamten jest obrażony na tą, a ta jest obrażona, tamta jest obrażona na tego. Chyba oni będą razem, skoro zostali tu razem. Chyba tak to będzie. Aj, widzicie, ale przynajmniej jest on, żeby mógł ją pocieszyć. Graham zawsze na ten... Graham zawsze na pomoc. O, ukradnie nam picie. Porywającą historię i opowiedz. Ja wiem, że ty jesteś zawstydzona, dziewczyno. No nic, no jest trzecia w nocy, a raczej nad ranem. Nic z tego nie wyszło. Ale jak to w Simsach. Także ja na tym sobie spauzuję. No i cóż, wakacje nie za bardzo nam na razie wychodzą na sam początek, ale no nigdy nie jest tak, jakbyśmy sobie zamarzyli. Znaczy, rzadko jest tak, jakbyśmy sobie zamarzyli. A moje simy patrzę, że przejmują mojego pecha. No ale mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać a propos tego live'owego wakacjowania razem właśnie ze 100 adopcjami. Wrzucajcie simów dla naszych dzieciaków. No i cóż, no do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa!